Witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na recenzję zasilacza marki, którą nie wszyscy pewnie z Was znają. Jest to firma Superflower. Zdobywa ta firma coraz większe uznanie tutaj wśród użytkowników PC-tów, a to dlatego, że produkują bardzo dobrej jakości zasilacze i komponenty, które używają do ich budowy, są naprawdę również z najwyższej półki, czyli tutaj mowa m.in. oczywiście o japońskich kondensatorach. Także dzisiaj zapraszam Was na recenzję zasilacza Superflower Lidex 1000W o certyfikacie 80+ Platinum. Krótki rzut okiem na opakowanie, jednostka 1000W o certyfikacie 80+ Platinum, czyli sprawność minimum 92%, może być wyższa. Zasilacz w pełni modularny, czyli wszystkie kable są modularne, wszystkie kondensatory są tutaj użyte japońskie. I oczywiście aktywny filtr PFC. Wentylator 140 mm z dwoma łożyskami kulkowymi i co ciekawa rzecz, jest to jednostka semipasywna, czyli chłodzenie tutaj mamy semipasywne. Chodzi o to, że do momentu 55 stopni Celsjusza wentylator się nie załącza tutaj w naszym zasilaczu. Dopiero po osiągnięciu tej temperatury i pracuje on na poziomie na około 750 obrotów na minutę. A na maksymalne obroty wchodzi dopiero przy osiągnięciu temperatury 65 stopni i w tym momencie te obroty sięgają 1600 na minutę. Nie będę w stanie tak czy inaczej obciążyć tego zasilacza na 100%, także nie będzie tutaj możliwe osiągnięcie maksymalnych obrotów tego wentylatora. Zobaczymy mniej więcej, jak się tutaj zachowałem podczas testów. Te testy troszkę będą inne dzisiaj, jak zazwyczaj, dlatego że ten zasilacz będzie u mnie w komputerze, także tam sobie go przetestujemy i zobaczmy, co mamy w opakowaniu. Śrubki, szybkośrubki tak zwane czarne do przykręcenia zasilacza. Odstawmy sobie na razie pudełko z samą jednostką i zobaczmy na kable modularne. Kabel zasilający, ale ja dostałem tutaj kabel brytyjski oczywiście. Osobno był dołączony w opakowaniu, ponieważ ten zasilacz przychodzi tylko i wyłącznie z tą europejską wtyczką, czyli taką, która jest akurat przeznaczona dla Was, natomiast ja dostałem UK-owską, tak abym mógł go sobie podłączyć. Wszystkie kable, jak widzę, mają czarne przewody, są również oplecione, także tutaj nic nie będzie prześwitywało. Zobaczcie, jakie potężne kostki tutaj do podłączenia tych kabli do zasilacza i one się również świecą, także one są podświetlane. Nie tyle te kostki, co te wejścia na zasilaczu, z tego co pamiętam. Później Wam to pokażę, czyli mamy kabelek 24-pinowy, 20+4, kabelek 8 pin do zasilania procesora, czyli EPS, kable peryferyjne, tutaj mam akurat 2 molex i jedno floppy, płaskie kable, kolejny kabelek EPS, tym razem 2x4 pin, również oplecione z czarnymi przewodami, kable SATA i kable molex, taki mieszany kabelek, czyli 2 molexy, 2 SATA. PCI Express, czyli 6+2, jedno złącze. Zobaczcie, wszystkie są tutaj kolorystycznie oznaczone, czyli EPS mamy niebieskie, PCI Express mamy czerwone. Kolejny PCI Express, tak naprawdę dwa kable, czyli trzy w sumie już. Kolejny, czyli czwarty pojedynczy. I piąty, również 6+2 pojedynczy. I szósty, czyli 6 kabli PCI Express, 6+2 pin. Możemy zasilić trzy karty bardzo mocne, graficzne. Kolejne peryferia, tutaj mamy 4 SATA na tym kabelku i kolejne również 4 SATA na tym kablu. Także tak wyglądają nasze kable modularne, ładnie w torbę zapakowane, aby łatwiej było nam tutaj nimi. Oczywiście musiałem coś zrzucić, inaczej nie mogło być. Później podniosę. Nasz zasilacz zapakowany jest w taką piankę, aby się nie uszkodził w czasie transportu. Pianka oczywiście i od góry, i od dołu. Zajmiemy sobie teraz pudełko. Biała torba, biały zasilacz, białe opakowanie. Wszystko mamy białe. Na torbie logo Superflower. Dodatkowa jeszcze folia. Naprawdę spory tutaj rozmiarów zasilacz. Zobaczcie, że naprawdę jest długi. 20 cm, także weźcie to pod uwagę, czy zmieści Wam się do obudowy. Grill jest zintegrowany, jak widać, z całym zasilaczem. Biały wentylator, 140 mm, pracujący, jak powiedziałem wcześniej, półpasywnie. Logo oczywiście tutaj Superflowera i nazwa Lidex Platinum. Teraz tak, z tyłu oczywiście włącznik, wyłącznik podłączenia do zasilania i przełącznik auto i eco. Tu chodzi o obroty wentylatora, czyli tutaj na eco mamy oczywiście semipasywne chłodzenie, a możemy ustawić go na auto, chociaż nie. Na eco pewnie będzie kręciło się cały czas, a na auto będzie się włączało i włączało jak trzeba. Tak mi się wydaje, nie wiem, muszę do tego dojść, doczytać, później Wam oczywiście o tym powiem. Na górze nie mamy nic, biała po prostu farba. To jest malowanie proszkowe, jak widzę, także będzie trwałe, to nie będzie z tym problemu.
logo Superflowera, wytłoczone, białe. I gdzie jest tabliczka znamionowa? Tutaj. Tabliczka znamionowa, linia 3,3 V i 5V po 20A, łączna obciążalność 100W. Jedna linia 12V, 83,3A, obciążalność tej linii prawie 1000W, bo 999,6W, czyli praktycznie cała nominalna moc. I nasze złącza. Tak naprawdę tutaj mam podłączenie do kabla 24 pin, reszta jest uniwersalnych złącz, także możemy podłączać gdzie nam się tylko to podoba. I to właśnie jest podświetlane. Nie każdemu może oczywiście to się podobać. Wszystko zależy od tego, jak to lubi. I teraz tak, co mi się nie podoba tutaj, nie wiem dlaczego tak to jest zrobione. Jak ustawimy zasilacz w pozycji, jakiej ja ustawiam w obudowie, montuję, mamy to jest tabliczkę znamionową, a nie logo. A ja bym wolał na przykład, żeby to logo było z tej strony, a wentylator od dołu, wiecie o co mi chodzi. Oczywiście możemy tak zainstalować zasilacz w obudowie, nie ma problemu, natomiast no troszkę nieprzemyślane moim zdaniem. Tak by pierwsza rzecz, która mi się już nie podoba. Ale ja wiem, że ja zawsze potrafię narzekać, także nie zwracajcie na to uwagi. Nie każdy może mieć takie same problemy jak ja. Ok, słuchajcie, teraz podłączymy sobie nasz zasilacz tutaj do testbencha jeszcze, bo później będę go montował u siebie w komputerze i będę tam robił wszystkie pomiary. I zobaczymy, jak to jest z tym zasilaczem. Także pobawimy się tutaj tym przełącznikiem na tyle. I zobaczymy, jak jest z zasilaczem, nie z zasilaczem, a z wentylatorem na zasilaczu. Jak on pracuje, jeżeli będzie pracował w czasie spoczynku, zobaczymy, jaki jest jego poziom również głośności. Także wracam do Was za chwilę. Za chwilę zmierzymy sobie poziom głośności, 40 cm. Najpierw zerknijmy na kostki podświetlone, tylko te się świecą, które są tak naprawdę podłączone pod zasilacz, co akurat bardzo mi się podoba. Od razu widzicie, tutaj przewody nie są do końca oplecione, te, które idą do zasilacza, natomiast są one czarne, także nie róbmy z tego problemów. Wentylator teraz się nie obraca, ponieważ jest ustawiony na opcję Eco. Czyli Eco jednak to jest opcja, gdzie mamy wyłączony wentylator w czasie spoczynku, a włączy się on wtedy tylko i wyłącznie, kiedy będzie taka potrzeba. Natomiast po przestawieniu przycisku na auto załącza się nasz wentylator i powiem Wam szczerze, że myślałem, że będzie troszkę cichszy. Nie jest głośny, absolutnie. Natomiast generalnie jest słyszalny z tej odległości, gdzie ja stoję, co mnie delikatnie zaskoczyło. Teraz zmierzmy sobie poziom głośności 40 cm. Nasze tło to jest 32,8 decybela. Ja może włączę decybelomierz najpierw. decybela. Także nie jest głośno, jest cicho, ale jak mówię, wentylator jest słyszalny. Mam nadzieję, że nie będzie teraz nic buczało. Zbliżę mikrofon do samego praktycznie wentylatora. Posłuchajcie. Tak to wygląda. Teraz już zamontuję zasilacz w moim komputerze. Zobaczymy, jak wygląda sprawa z kablami. Nie powinno być problemu. Tutaj mówię oczywiście o długości kabli. Tutaj EPS jest długi na 70 cm, kable SATA również są długie. Nie powinno być żadnych problemów w obudowie Big Tower. Zdecydowałem się jednak na montaż zasilacza wentylatorem do góry. Ładniej zdecydowanie to wygląda. Poza tym tutaj to wejście na zasilaczu do kabla 24 pin jest właśnie od wnętrza obudowy. Łatwiej to wszystko poukładać, jeżeli chodzi o zarządzanie kablami. Jak widzicie, w obudowie panuje porządek. Tutaj mamy kabelek 2x6 plus 2 PCI Express podpięty pod kartę. Za chwilkę pokażę Wam drugą stronę obudowy. Oczywiście nie było żadnych problemów z długością kabli. Kable SATA są bardzo długie, naprawdę bardzo długie, do każdej obudowy wystarczą. Niemniej jednak szkoda troszkę, ale to będę mówił za chwilę o tym, że nie wystarczyło mi tej czwartej końcówki na kablu SATA do podłączenia napędu. Tak akurat wyszło. Także teraz przekręcę obudowę na tył i zobaczymy, jak to wygląda z tamtej strony. Być może nie ma tutaj wielkiego porządku, ale chodzi o to, żeby panel bez problemu nam się domknął. Najważniejsza rzecz to jest właśnie porządek w środku obudowy, tak aby był tam zachowany jak najlepszy przepływ powietrza. Kabel EPS, zobaczcie, bez żadnej przedłużki wystarcza spokojnie do podłączenia pod płytę główną w obudowie Big Tower, bo taką ta obudowa jest. Kable SATA bardzo długie, czwarta końcóweczka jeszcze mi tutaj została, trzy dyski mam podpięte. I szkoda właśnie, że to nie wystarczyło do podłączenia mojego napędu, także no niestety. Natomiast nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i użyłem kabla combo 2 SATA, 2 Molex. Pod jedno podłączyłem napęd, pod drugie kontroler obrotów pod Molexa. Tutaj kontroler obrotów oczywiście w obudowie. Także tak to wygląda. Teraz już odpalimy komputer, zobaczymy, jak prezentuje się zasilacz
z podświetlonymi wszystkimi tymi slotami, nie slotami, a wejściami tak naprawdę pod kable modularne, a później już sobie potestujemy naszą jednostkę. Wszystko mamy już podłączone, także tak wygląda zasilacz podczas pracy. Podświetlenie nie jest aż takie złe. Na filmie to wyjdzie pewnie troszkę bardziej jaskrawo jak w rzeczywistości. Nie jest źle, natomiast fajnie byłoby, gdyby można to podświetlenie było wyłączyć. Tak jest moje zdanie, ale nie narzekajmy. W czasie spoczynku zestaw pobiera około, teraz skoczyło, ale około 85 W. Ze ściany oczywiście, z gniazdka. Teraz obciążę sobie mój zestaw maksymalnie, jak tylko mi się uda. Szkoda, że już nie mam drugiej karty, weseli byłoby ciekawiej. Natomiast nie będę tutaj nagrywał tego, jak mierzę napięcia w czasie spoczynku i obciążenia, ponieważ niewiele byście tak czy inaczej zobaczyli. Jest to troszkę dzisiaj inny test, ale mam nadzieję, że dość ciekawy i jak gdyby no, będzie to jakaś odskocznia od tych testów, które robię dla Was zazwyczaj na test benchu. Mam nadzieję, że to Wam się podobało. Także ja teraz pomierzę napięcia i oczywiście wrócę do Was z nimi już w podsumowaniu tej recenzji. Czas na krótkie podsumowanie. Tak jak mówiłem na samym początku, firma Superflower być może nie jest wszystkim z Was znana. Niemniej jednak zdobywa coraz większe rzesze swoich fanów i użytkowników, ponieważ jak widzieliście, jakość wykonania stoi na najwyższym poziomie. Superflower ma tak naprawdę w swojej ofercie masę zasilaczy, poczynając od 350 W, kończywszy na 1200, także każdy znajdzie coś dla siebie. Oczywiście różne serie tych zasilaczy, natomiast każdy z nich użyte ma najwyższej klasy komponenty. W naszym przypadku wszystkie kondensatory, dosłownie wszystkie, nie tylko te główne, są japońskie. Jak widzicie, sama jakość wykonania samej obudowy zasilacza, samego zasilacza również stoi nawet na najwyższym poziomie. Bardzo fajna powłoka ekranicza, to jest proszkowe malowanie, bardzo trwałe zresztą. Jednostka modularna, w pełni modularna, także tak naprawdę co mi się jeszcze podoba w tym wszystkim, to to, że mamy uniwersalne wtyczki i możemy podpinać te kable, gdzie tak naprawdę chcemy. Tylko jeden kabel wymaga wpięcia w odpowiednie miejsce, jest to oczywiście kabel 24-pinowy i nic więcej. Co mi się troszkę nie podoba, to to, że akurat nie mamy możliwości wyłączenia podświetlania tych wejść na zasilaczu do podłączenia naszych kabli modularnych. Nie każdemu to się musi podobać, mnie akurat nie przeszkadza, bo na filmie troszkę to jaskrawie wychodzi jak w rzeczywistości. Niemniej jednak byłaby fajnie, gdyby ta opcja była. Duży plus za to, że mamy semipasywne tutaj możliwość wyboru tak naprawdę semipasywnego chłodzenia zasilacza. Ponieważ ten wentylator, jak włączymy go na stałe, nie jest głośny, natomiast jest słyszalny zdecydowanie i powiem Wam, że mnie akurat to troszkę by przeszkadzało. Ale mamy na szczęście wybór taki, że możemy sobie włączyć opcję eko i w tym momencie wentylator załączy się tylko wtedy, kiedy będzie taka potrzeba. Od 405 stopni dopiero, jeżeli to od tej temperatury dopiero załącza się wentylator i to nie na pełne oczywiście obroty. Powiem Wam szczerze, że tutaj testuję cały czas ten zasilacz jeszcze u siebie, ponieważ no, to jest, jak mówię, to jest zasilacz przeznaczony do mojego komputera. Oczywiście powiedzieć, że jest za duża moc i tak dalej, ponieważ 1000 W nie wykorzystam tego, oczywiście nie wykorzystuję, natomiast na przyszłe testy, do testów kart weseli czy też Crossfire będzie mi coś takiego potrzebne, także taki był, tutaj uprzedzając wasze komentarze, taki był powód zakupu tego zasilacza. Także słuchajcie, z jedną kartą GTX 780, przepraszam, ten zasilacz podczas grania czy użytkowania normalnego, jak ja użytkuję go na co dzień, nie załącza wentylatora w ogóle. Jeszcze nie widziałem, żeby ten wentylator kiedykolwiek się załączył. Oczywiście testowałem później ten zasilacz z dwoma kartami GTX 480, ponieważ trzeba było jakoś go obciążyć, żeby wykorzystać. No oczywiście nie w 100%, bo nie byłem w stanie. Natomiast w momencie, kiedy używałem dwóch kart GTX 480 podczas testu furmarkiem, ten wentylator załączył się dwa razy i niestety nie byłem w stanie tutaj stwierdzić głośności, poziomu głośności tego wentylatora, ponieważ no, dwie karty go zagłuszały, także zdecydowanie nie był on słyszalny, chociażby ze względu na te dwie karty. Ale dwa razy się załączył na krótki okres czasu, podczas całego testu nie było problemu. Oczywiście za chwilę przejdziemy do wyników, ja mówię, nie pokazywałem Wam, jak mierzę napięcia, bo nie byłoby to dla mnie wygodne, a i pewnie Wy dobrze byście nie widzieli, także nie było sensu tego pokazywać. Natomiast ściągi to ja sobie użyję, ponieważ nie pamiętam tych wszystkich pomiarów, bo robiłem i na jednej karcie, i na dwóch. Natomiast podam Wam pomiary z dwóch kart. W czasie spoczynku na 12 linii 12V, 12,12V pod obciążeniem 12,09, czyli skok praktycznie nie istnieje, różnica pomiędzy tymi dwoma tutaj pomiarami. Jeszcze raz to podkreślę, to jest bardzo ważne, że nie ma dużych różnic pomiędzy spoczynkiem a obciążeniem. 5V, 5,08 w czasie spoczynku, 5,06 w czasie obciążenia i 3,3V, 3,33 w spoczynku i 3,31 podczas obciążenia. Także naprawdę różnice są wręcz minimalne. Oczywiście napięcia są bardzo stałe, nie ma to żadnego problemu. Zasilacz moim zdaniem naprawdę rewelacyjny i powiem Wam tak, kolejny duży jego plus i duży atut to cena. Możecie go kupić już w Morele Net za około 820 zł, czyli wydaje mi się, że naprawdę jest cena bardzo, bardzo niska jak na możliwości tego zasilacza. Biorąc pod uwagę jakość jego wykonania, biorąc pod uwagę oczywiście komponent, jaki jest cały użyte do jego budowy. Okablowanie, słuchajcie, okablowanie, raz, że mamy przewody czarne, dwa, że oplecione i kable peryferyjne płaskie, co z pewnością pomoże Wam
ułożyć kable w obudowie i będziecie mieli również mniej problemów z domknięciem panelu tego tylnego, ponieważ kable są dość płaskie. Nie będą zajmowały wiele miejsca. Kable bardzo długie, jak widzieliście, wystarczą do każdej obudowy, nawet tej Big Tower, bez najmniejszych problemów, bez żadnych przedłużek. I tak naprawdę nie braknie Wam żadnych końcówek, wszystkiego jest pod dostatkiem, także naprawdę wszystko dobrze tutaj przemyślane. Superflower, ta firma ma w swojej ofercie naprawdę masę zasilaczy, zerknijcie sobie na ich stronę. Każdy znajdzie coś dla siebie i jak mówię, każdy z nich jest tak naprawdę wykonany z najwyższej jakości materiałów. I dobre ceny, to jest naprawdę duży plus tych jednostek. Słuchajcie, tak naprawdę tyle ode mnie na dzisiaj. Ja Wam bardzo dziękuję, pozdrawiam i do kolejnego razu.